Co, sprawdzasz, czy są owoce? Nie, szukam ptaków. Wiesz? Bo to mi wygląda na taki typowy nasz, naszą winorość typową. Tak jak w każdym innym ogródku o tej porze roku. Jeden busz, prawda? A mączniak tuż, tuż. Mhm. Nie? I co Michalinka by trzeba z tym zrobić? Bo ja już normalnie tracę głowę. Podsłaniać owoce pewnie. Podsłaniać owoce. I zmieścić to trochę, no zobacz. No. Gdzie? No, no na trawniku, 2 metry. No ludzie kochani, tak jeszcze nie było. Tak? Kiedyś tego nie było, jak to mówią na TikToku. To dopiero teraz. Dobra, bierz się do roboty. Tyle razy patrzyłaś, to ja myślę, że i będziesz umiała zrobić. Czyli to po kolei, tak? Po kolei. A wiesz, gdzie najlepiej zaczynać? Od początku. Patrz, czy tam gałąź ma grona. Najpierw może sobie uciąć. Uciąć, gdzie popadnie, żebyś w ogóle coś mogła dojrzeć. Coś zaczyna być widać. Okej, teraz tak, tutaj jest owoc, jest grono. Policzysz. Trzeci liść, tak? Tak. 2, 3. Tak. I tu. Zaraz i tu. Przy liściu? Czy obojętnie? Tak, zaraz przy liściu. I zaraz te pasierby. Bo widzisz jeszcze z pędu. Widzisz? Jeszcze z pędy wychodzą tak zwane jeszcze pasierby. Uh-huh, to je utnie. Te, tak? Tak. I po cięciu one jeszcze o tej porze roku tam wszystkie powyrastają, a tam w środku widać, że jest trochę owoców i będą te owoce. No i co zrobiłaś? No i tutaj obcięłam. No i trzeba uważać, bo nie dość, że możemy owoce obciąć, to i rękę, jak się źle trzyma, nie? No i mówię, tak to jest na działeczkach. Wszystkie winorośla spełniają funkcje osłonowe od sąsiadów, albo kompost przysłaniają, albo są po prostu na pergoli, żeby było dużo zielonego. I niestety takie cięcie, jeżeli chcemy dobrych owoców posmakować, bo te owoce jak odmiana odporna, one dojrzeją w końcu. Jak przyjdą przymrozki, liście sam przerzedzi. Ale jeżeli odmiana wrażliwa na choroby grzybowe, no to wszystko spleśnieje i zgnije. No i potłumacz nam, co ty robisz? No na razie. Licz, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kto tak pięknie, ale pięknie one są tańczy. Poplątane. No. No ciężkie życie. Grono, 1, 2, 3. Ciężkie życie ogrodnika. Wszyscy mówią, że tego górnik ma ciężko. A tu też trzeba się odkopać, nie? A jak nie ma grona żadnego, to ucieka. To cały dzień, jak najdalej sięgniesz. Bo tu jest, tu jest i tak masa zielonego. Ogromna. Zostawiamy te 3 liście za gronem, żeby po prostu asymilaty z tych liści dokarmiły nasze owoce. Ale żeby go nie zabiły. 1, 2, 3. O, to tak na to czekałem. Będzie ci zaraz lepiej szło. Jak ten zastępczy od zastępczego. Tak, jak zastępczy. A tu 1, 2, 3, 1, 2, 3. Byłem kiedyś na dożynkach w Brześciu Kujawskim i uczyliśmy się tych tańców ludowych. To tam główne powiedzenie było przy nauce tańca. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2, 2, 3, 1, 2, 3. I tak stało. Angelina? Tak? No tu szacuję, że 3 godziny i zejdzie. Nic. Ja wyłączę trochę kamerę później, bo nie będziemy patrzeć na to rozpaczliwe już końcowe cięcie, bo będzie wykończone. O, no i zaraz mamy przejazd do kosiarki, tak?
i widzę, ja naprawdę widzę już tam te owoce. Jak podejdziemy bliżej. O, no i też trzy liście. Pięknie. No i nawet tu tutaj w dołu. Tak? Tak. Mhm. No nie martwcie się, że są tu takie grona, ale takie cechy odmiany. One są takie lekko fioletowe. Bardzo, bardzo, ale to bardzo słodkie. I mają po kilka jagódek na gronie. I zawsze tak mają. Ale tych gronek jest mnóstwo. Także można się najeść. A nie boisz się, że ptaki ci będą później objadać te? Nie, wiesz, że ja mam umowę z ptakami, nie? W borówkach już rozmawiałem. Z drugiej strony to samo. O, albo jeszcze gorzej. No pięknie. Trafiło, że w naszej okolicy troszeczkę pada. To winno rośnie, mimo że tu piach. 6 RZ, ale pod spodem. Met niżej jest glina. Jak ta glina namiękła, to ta winorość teraz czerpie wodę tam spod ziemi. No ten chyba po prawo to nie ma w ogóle owoców. Ten wystający gruby. No, wycięła go całego. No ale wycięła z gronem. Raz, dwa, trzy. Jeszcze Michalinka? No. Ty sobie tu pnij, patrz. Kamera na ciebie patrzy. Ja wszystko będę widział. Dobra. Ja pójdę, popływam sobie na łódce i przyjdę zobaczyć. Dobra. Czym to się skończyło. Dobra. No bo mi to może trochę zajmie. Wyczerpana jesteś? Ale tu z tej strony ładnie. Nie, bardziej zdezorientowana. Zdezorientowana. No jesteśmy po godzinie. Ta strona widzę, że zrobiona. Jeszcze parę z gałązek u góry. To coś tam poprawić? Tylko u góry. Ale to drabina będzie potrzebna. Jest, Michalina, znalazła się. Nawet na jarzębinę wrosły, co? Tak. Jak nie widzę owoców, to ucinam to z przodu. Żeby zobaczyć, co jest tam głębiej. No dokładnie. Ale ładnie.
To nawet od północy, ale też ma sporo owocu. No, prawda? Dużo. No. No i weźcie teraz od północy za słoneczkiem jeszcze taki burz. No nie ma szans, żeby to nie zginęło. Co innego na plantacjach towarowych. Tam cięcie jest na cięcie. Jedna łoza lub dwie. Od niej tylko parę gałęzi. Zupełnie co innego. Ale my w ogrodach mamy po prostu inaczej. A ten? On ma w ogóle jakieś grona? Ma tutaj. Ma, no to ale jeszcze go skróć. Ale będziemy zajadać, co? Tak. One dobre były, nie? Bardzo dobre. Grube? No to były dobre. Takie bordowo-fioletowe, nie? Tak. Z początku takie żółtawe, a potem jak już w miarę dojrzewania, to robią się aż do bordowych. I słociutkie. No. Nie, nie. Nie, nie, nie. No to jak jest, to już przy głównym pniu. Jak nie ma, to nie ma. Wyczuj podporę. Mamy taką jarzębinkę kolumnową i jeszcze do tego o żółtych owocach. Łosie ją troszeczkę połamały, ale odbije. Będziesz to puszczała widzą, to przyśpiesz trochę. Nie, a ja powiem, tak. Że te same ruchy, tylko 3 razy szybciej. A to nawet dopiero niektóre grona, co dopiero przekwitły. Bo zimniejsza strona. O, i przy samej nasadzie. Proszę. Te długasy. Ale Michalina daje radę. O. Oj, 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 nie było. Widzisz? Tego. Jaki ten wąs mocny? Nie było tego. Nieczęsto wnuki łapią za wąs i za brodę, ale myślę, że to nie jest, jest słabe. A zawsze broda wygrywa. Nie? Ja bym to przeciął tak wszystko, żeby przejść. I dopiero wtedy. Tak. Bo widzę, że nie możesz się dostać tam. Nie, podrośnie. No i mały włos byśmy mieli na jarzębinie winogron. Co? Tak. By się zrywało owoce winogrony w jarzębinie. Jest przejście już, nie? Jest przejście. Tniej wszystkie równe. Tniej. O, ściągnij drzewka. To powiedz mi, jak się spisałam. Chodź tutaj do przodu. Najpierw zobacz sama, co zrobiłaś teraz z boku. Widać owoce? Widać, widać. I o to nam chodziło. Mniejszy krzaczek? Tak. O połowę, nie? Mniejszy. No. Jarzębina odsłonięta. I talik, o już patrzy za dojrzałymi, tak? Talik. Mhm. Ale jeszcze nie ma. Ale jeszcze nie ma. Także chociaż tak. Ale żeby te owoce poodsłaniać, żeby one były na słoneczku. Wtedy i tego cukru dozbierają dużo, nie? Jakbyśmy nie dali rady zjeść, to zawsze znajdą się ptaszki, owady, które dokończą. Powodzenia!